To pewnie nic dobrego. Co za koszmar. Jestem kompletnie wykończona. Pewnie przez całą noc rzucałam się w łóżku. Ależ tu gorąco. Nic dziwnego, że ciągle mam te dziwaczne sny. Przez ostatni tydzień co noc dosłownie gotowałam się we własnym pocie. Nie zanosi się na to, żeby miało się wkrótce ochłodzić. To kolejny słoneczny dzień w Newport. Całe szczęście, że w studiu jest dobra klimatyzacja. Obiecałam sobie, że przepracuję większość dnia i nie zamierzam złamać tej obietnicy. Nie tym razem. Kochany pamiętniku, notatka do samej siebie. Sny o gadających drzewach i smokach nie powinny prowadzić do rozmawiania z martwymi przedmiotami w prawdziwym świecie, więc przestań to robić. Gumowa kaczuszka, beznadziejnie przywalona przez starą, zardzewiałą kratownicę. Mewa. Biedactwo, wygląda na wygłodzoną. Kolczaste. Nadal nie wiem, co płynie w kanałach Małej Wenecji, ale jestem pewna, że to nie może być woda. Ta szafa jest zrobiona z drewna, a nie z tego syntetycznego śmiecia, przez który kicha mi wszystko mnie swędzi. To parę rysunków, które zrobiłam, będąc jeszcze dzieckiem. Nie wiem nawet, po co je tu przywiozłam. Kompletnie nic dla mnie nie znaczą. Kiedy wyprowadzałam się z domu, mogłam zabrać tylko jedną walizkę. Chciałam zabrać więcej rzeczy, ale... C'est la vie. Przynajmniej na dobre zerwałam z przeszłością. Mam nadzieję, że kiedyś wreszcie z mojej ciężkiej pracy będą jakieś pieniądze. I wtedy kupię sobie dom i wypełnię go najróżniejszymi nowymi drobiazgami. Przeszłość? Kto jej potrzebuje? No dobrze, może i w mojej garderobie brakuje najmodniejszych kreacji, ale nie stać mnie na ciuchy z żurnala. Użyteczne, praktyczne i tanie. To moje motto na zakupach. Posterunkowy Guybrush, moja zabawka mob... Zwierzątko. Nie lubi, kiedy mówi się do niego małpa. Ręce do góry! Stań w rozkroku! Tądź w małpi małpu. Może i zajmujące, ale denerwujące jak diabł. Chyba go wyłączę. Lepiej pójdę do studia trochę popracować. Do wielkiego występu zostały tylko 2 tygodnie, a moje dzieło na wystawę jest właściwie w proszku. Myślę, że najpierw powinnam się ubrać. Hej, maleńka! Mała, wyglądasz dziś wyjątkowo seksownie. Słuchaj, Zak, muszę lecieć i... Co jest, April? Jak życie? Było całkiem fajnie.
dopóki ty się nie pojawiłeś. Co? Słuchaj, myślałem, że może byśmy gdzieś razem wyskoczyli dziś wieczorem, do pawilonu czy gdzieś, moglibyśmy sobie walnąć parę transów, poprzytulać się w tańcu. Co ty na to? Mogłoby być nieźle, ale nie dzisiaj. To kiedy indziej. Tylko nie spodziewaj się, że będę na ciebie czekał wiecznie. Żadna panienka nie jest warta bólu serca. Na razie. Co za dupek. To mój rozkład godzin z baru. Całkiem zapomniałam, że go tutaj położyłam. Dobrze, że go znalazłam, bo jestem spłukana. Komputer. Interfejs głosowy nie jest zainstalowany. Aby skomunikować się z bezpłatnym informacyjnym terminalem, proszę skorzystać z interfejsu dotykowego. Dobrze. Może rozważysz naprawdę korzystne ulepszenie? Oprócz interfejsu głosowego, technologii obrazu TrueHolo i kompatybilności z Instacredit. Nie, dzięki. Skorzystam z moich dłoni. Przegapisz wspaniałą okazję, jeśli teraz ulepszysz. Czekaj, jednak zrozumiałeś. Więc masz już zainstalowany interfejs głosowy. Dlaczego miałabym płacić, żeby zainstalować kolejny? Obecny interfejs głosowy przeznaczony jest do zadań reklamowych. Jeśli skorzystasz z wyjątkowo korzystnej oferty jeszcze dzisiaj... Nie, naprawdę, ty... Ten terminal nie należy do mnie. Zanotowano. Proszę w przyszłości powstrzymywać się od komunikacji głosowej, albo twoja działalność zostanie zameldowana UOU. UOU? Urząd do spraw odpowiedniego użytkowania. Są uprawnieni do noszenia broni. Dobra, nieważne. Przepraszam.